6 rano, za chwilę po mnie przyjedzie taksówka, która zawiezie mnie na lotnisko, skąd wylecę do Londynu na przedpremierowy pokaz nowego dodatku do Call of Duty. Jest to taka moja pierwsza wycieczka, gdzie lecę bez żadnego znajomego, więc może być ciekawie. Przy okazji dziękuję firmie Diablo za ten fotel właśnie, którego mogliście zobaczyć też na kanale z grami. Wylądowaliśmy, właśnie wychodzimy z samolotu. Ekipa polska leci. Zobacz, jakie słońce nawala w oczach. Fajnie. W ogóle tak idę i idę. Końca tego w ogóle tunelu brak. A mi się strasznie chce do toalety. Jesteśmy już w samochodzie. Mamy tutaj takiego prywatnego pana, który nas wiezie na event z lotniska. I mega dziwnie się czuję w ogóle, jak jadę, a kierownica jest po prawej stronie, nie lewej. I też nie wiem właśnie, z której strony mnie samochód zaatakuje. Jestem już na evencie i mam przed sobą właśnie nowe DLC do Call of Duty. Już się podłączyłem sprzętem. Wszystko się będzie nagrywało na moim laptopie właśnie z dużego ekranu. Mam nadzieję, że będziemy się dobrze bawić. Tutaj gramy w LAN-ie, więc mam nadzieję, że nie wyjdę za słabo. Już jest po evencie, jestem w hotelu i powiem wam, że to jest najlepszy hotel, jaki kiedykolwiek miałem. Naprawdę jest... Oh! Zawsze wam pokazuję, gdzie mieszkam, więc teraz też to zrobię i to z mega miłą chęcią. Więc to są ogólnie drzwi, czyli takie wielkie lustro. Idziemy, tutaj od razu jest łazienka taka zamykana, wielka. Dwie umywalki, tutaj tam toaleta. Tutaj prysznic, taki pokój prysznicowy tak naprawdę. Wow. Tutaj jest pokój, sypialnia, wielkie łoże, ja bym tutaj mógł spać 15 osób, naprawdę. Ogólnie na wstępie też dostałem lampkę białego wina, więc za was. Tutaj telewizorek, jakiś tutaj minibar. Takie tutaj krzesełka ze stolikiem i uwaga, to co Kosper lubi najbardziej. Czyli widok. Jakie to łóżko jest w ogóle miękkie. I uwaga, lecę. Oh. Chcę tu mieszkać na zawsze. Pokażę wam, jak wygląda ogólnie hotel. Jak się wydostanę z mojego pokoju. Powiem wam, że Londyn jest najlepszy, naprawdę. Nie mam zielonego pojęcia, czy dobrze... Dobrze idę, widzę właśnie London Eye. Tak od boku, ale widzę. Ogólnie ten vlog będzie długi, naprawdę, bo się mega jaram tym miastem. Nie wiedziałem w ogóle, że tak mi się spodoba, naprawdę. Jest genialne. Powiem wam, że tak już dawno się nie jarałem jak teraz, naprawdę. Tak chodzę tylko takimi wielkimi oczyma i tu podziwiam. To dokładnie 3 minuty na spotkanie w jakiejś restauracji, a się zgubiłem, ale pędzę. Jestem właśnie w restauracji z właśnie panią Moniką. Say hello. 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 Jestem ogólnie w restauracji na dachu i zobaczcie w ogóle, jaki tu jest dowalony widok. Po prostu ja patrzę i nie wierzę. Masakra. Zobaczcie na to. Jezu, nie mogę. Masakra jakaś.
zebraliśmy się ekipą i idziemy do restauracji coś zjeść. Najlepsze jest to, że każdy z nas jest z innego państwa i tak naprawdę jedynym językiem, którym posługujemy się, to angielskim. I powiem wam, że nawet daję radę tym moim takim łamanym polskim angielskim. Dogaduję się jakoś. Jest moc. Jestem perfidnie pod London Eye i lecimy tutaj z całą ekipą Polaków, których właśnie przed chwilą poznałem. Pochodzi sobie. Porąbani, porąbani. If I could fly, I'd be coming right back home to you. I think I might give up everything, just ask me to. Pay attention, I hope that you listen, 'cause I let my guard down. Right now I'm completely defenseless. Buckingham Palace o północy. Czemu nie? My z Szymonem właśnie testujemy Ubery w Londynie i wracamy do hotelu. Jestem już w hotelu i tak to wygląda w ogóle, zobaczcie, jest mega, dalej się nie jaram. I lecę spać, bo kurczę, trzeba wstać rano na samolot. A ten co tak świeci tutaj? Halo, pokój! Co się stało? Hello! Posprzątali mi. Tak sobie jeszcze na chwilę usiadłem na parapecie, żeby pożyć po prostu chwilą i nacieszyć się, że naprawdę mi się udał zarypisty wyjazd. W ogóle tam jest London Eye, zobaczcie. Mega się cieszę, że mogłem tutaj być tak naprawdę nie tylko dla siebie, ale też dla was, żeby pokazać wam event z Call of Duty i właśnie pokazać wam, jak właśnie żyję tutaj w Londynie w dzień tego eventu. Mega się w ogóle cieszę, że mogę to robić dla was i dla siebie i mam nadzieję, że szybko z tym nie skończę. Your eyes only, I'll show you my heart. For when you're lonely, forget who you are. I'm missing half of me when we're apart. Właśnie wstałem, ogarniam się i powoli będę wychodził, ponieważ o 7:45 mamy gościa, który nas zawiezie na lotnisko i już o 10:40 mamy wylot. Jeszcze zapomniałem powiedzieć, że dostałem od Activision płytę winylową z soundtrackiem z całej gry. Mega w ogóle, to jest fajne. I ogólnie jaram się winylami i chciałem zacząć je zbierać i to jest dobry początek, aby zacząć kupować nowe winyle. Jesteśmy na lotnisku i kupiłem sobie takie typowe brytyjskie cheeseburgery, chyba cheeseburgery. Jedna z bekonem i jajkiem, drugie z kiełbasą i jajkiem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało i smakowało. Zobaczcie, jaki on jest piękny, zobaczcie go. Jest kochany. Ty też zdjęcie od razu, nie ma co tamto. A ty co jesz? Tosta. Motherfucking drop. The countdown has just begun.